Audycja zawiera lokowanie produktu. Gościnie w Radio Września 93,7. Karol Krzeszowiec, dzień dobry, witam serdecznie w programie Gościniec Radia Września. Dziś moim i Państwa gościem jest Wiktor Mrok, znany również jako Juri Jakow, autor powieści kryminalnych. Dzień dobry, panie Wiktorze. Witam pana, witam wszystkich radiosłuchaczy. Panie Wiktorze, to jak, Wiktor Mrok czy Juri Jakow? Jak powinniśmy się... Wiktor Mrok, pozostajmy przy drugim moim niku. Patrząc na to, że pana powieści również są mroczne, to bardzo pasuje. No, nie było to moim pomysłem. No, taki przyjęliśmy pseudonim w porozumieniu z wydawcą, który, no, były jakieś tam rozmowy na ten temat, jaki pseudonim przyjąć, i na tym mroku mrocznym stanęło. Dlaczego Rosja jest terenem, gdzie rozgrywa się akcja wszystkich trzech powieści, które do tej pory pan napisał? W gruncie rzeczy można to ująć prosto. Przypadek. Zanim w ogóle pomyślałem o tym, że cokolwiek będę pisał, mówiąc szczerze, w ogóle o tym nie myślałem. I tak naprawdę to córka mnie do tego namówiła. A dlaczego Rosja? Dlatego, że miałem dużo do czynienia z dokumentami z tamtych rejonów i wpadły mi w kosmate rączki dokumenty dotyczące działań byłych agentów KGB. Agentów, którzy w czasach Jelcyna poszli teoretycznie na zieloną trawkę w ramach restrukturyzacji KGB, która później się przekształciła w FSB, ale tak naprawdę to oni się zaszyli w różnych dziwnych miejscach, między innymi w Stanach Zjednoczonych, i zaczęli tam działalność, co jest dziwne, gospodarczą. Aczkolwiek nie była to działalność gospodarcza, która, no, jest legalna, raczej to była działalność oparta o, no, takie jakby systemy, jakie preferowało KGB. Czyli pozostawali bardzo mocno w cieniu, jednocześnie inwestowali pieniądze, które pochodziły z różnych działań, często przestępczych, w Rosji. A lata 90. obfitowały w Rosji w tego typu, no, wydarzenia. Wtedy w tamtym rejonie było, no, mówiąc szczerze, to, co oni nazywają smutą, czyli był kompletny dramat pod względem gospodarczym. No a w takich momentach co podnosi głowę? Wszelkiego rodzaju mafie i gangsterzy. Tym bardziej, że w tamtym czasie wszystkie służby specjalne, policja, były w kompletnej rozsypce. Powoli nam się kończy czas antenowy. Na koniec chciałbym poruszyć coś, co wydaje mi się takim wspólnym mianownikiem w pana książkach, bo zarówno w powieści Czerwony Parasol, jak i w Małej Baletnicy, i teraz w Incelu, bardzo dużo jest o kobietach. Czerwony Parasol to tragedia, i ona nie może się poddać i trochę zachowuje się jak Jason Bourne na przykład. Mała Baletnica to dziewczynki, które są krzywdzone przez pedofilów. No i teraz incel i znowu kobieta. Samo pojęcie incelstwa jest bardzo mało znane w Polsce. Nie wiem, czy to można tak powiedzieć. Mizoginizm wyższego levelu? Ja myślę, że to jest mizoginizm, który wynika z głupoty. Przede wszystkim. Zjawisko bycia incelem jest dość skomplikowane, bo incel to nie jest człowiek, tak jak powszechnie się uważa, że to jest jakiś kompletny idiota, który jedyne co potrafi, to wyżywać się na kobietach. Nie, to jest człowiek, który gdzieś tam w jakiś sposób został skrzywdzony. Ale on pragnie związku, on pragnie bycia kochanym, bycia przytulonym, natomiast kiedy zostaje odrzucony, to za każdym razem jest to kropla, która przelewa czarę i może dochodzić właśnie do takich tragicznych wydarzeń. Zgadza się, aczkolwiek tych tragicznych wydarzeń to jest jakiś tam bardzo niewielki procent. Większość inseli jednak, jak to się mówi, cierpi w ciszy. No, cierpi w ciszy, tak. Próbują z tym coś zrobić, próbują różnych manewrów, jednocześnie im się to cały czas nie udaje. I tutaj to nie jest kwestia tego, że to są ludzie, którzy są chorzy psychicznie, którzy mają jakieś problemy innej natury. Nie. Tutaj cały... Oni mają źle ukierunkowaną nienawiść później, czy niechęć. A to do kobiet, a to do społeczeństwa, że takie, a nie inne warunki są, które uniemożliwiają im
kontakty czy zdobycie żony, nie wiem, dziewczyny. A to nie jest prawda, bo tu chodzi tak naprawdę, winą mogą obarczyć tylko i wyłącznie mechanizmy doboru naturalnego. To one decydują, czy dana osoba jest atrakcyjna seksualnie, czy nie. I są takie osoby, wszyscy znamy, takie osoby, z takimi się spotkaliśmy, tak zwani podpieracze ścian, którzy na każdej imprezie, czy na każdym spotkaniu nigdy, ale to nigdy, i mówimy tu i o kobietach, i o mężczyznach, w ogóle nikt się nimi nie zainteresował. Nigdy, nigdy. I pozornie są to ludzie, którzy są absolutnie, ani nie są przystojni, ani nie są piękni, ani nie są brzydcy. Nie. Po prostu należą właśnie do grupy, która jest przezroczysta całkowicie dla płci przeciwnej. Oni się buntują, oni się denerwują, to jest normalne. I się złoszczą, próbują w jakiś sposób też odreagować, dlatego w internecie jest mnóstwo takich tekstów, które dla kobiet są obraźliwe, dla mężczyzn też, bo przecież incelem może być kobieta, to nie tylko mężczyzna. Zbrodni, no wiadomo, no, słabsza psychika, wreszcie ktoś tam nie wytrzyma tej presji właśnie. Tym bardziej, że właśnie, na przykład już mówimy o mężczyznach, zostanę przy nim, jeżeli właśnie taki mężczyzna niechciany, który mówi, no dobrze, przecież ja mam i dobrą pracę, jestem wykształcony, całkiem niezłe zarobki. Dlaczego żadna z kobiet się nie chce ze mną umawiać? Dlaczego wszystkie mnie traktują per noga? Przecież nie jestem taki zły, a jednocześnie tak człowiek sobie pomyśli, no Boże, mówi taki Ted Bundy, bandzior, zboczeniec, ktoś, kto seryjnie mordował kobiety. I proszę bardzo, miał tłumy fanek. Inni mordercy też mieli tłumy fanek. A ja, normalny człowiek, nie robię wszystko i mimo wszystko tego zainteresowania nie mam. I żeby nie było, to nie są ludzie, którzy się nie myją, którzy nie mają, jak ktoś mówi, jednego dyżurnego zęba, albo mają jakieś, no nie wiem, takie cechy, które natychmiast odstręczają. Nie. To tak działa. Panie Wiktorze, czas antenowy nieubłaganie się kończy. Trzy powieści toczą się wokół kobiety. Jak mógłby pan na przykład krótko opisać swoje powieści? W każdej powieści pokazuję przede wszystkim to, co zawsze chciałem pokazać, że amatorzy często dają sobie lepiej radę niż profesjonaliści. Także kobiety, to jest ważne. Akurat jestem feministą, w związku z czym prawdopodobnie dlatego zawsze stawiałem na to hasło pod tytułem Dziewczyny potrafią. Po prostu pokazuje sytuację, w którym zwyczajna, normalna kobieta potrafi sobie dać radę w każdym przypadku z naprawdę trudnymi sprawami. No to chyba tyle. I są to sprawy związane i no, właśnie z kwestiami poruszania się w świecie agentów, a także w świecie no, wykreowanym przez jakiegoś dewianta, w którym się akurat taka kobieta niestety znalazła. I no to i chyba wszystko. Jeśli państwa ciekawi, a po tym opisie powinno zacząć ciekawić, to serdecznie polecam trzy powieści Wiktora Mroka. Przypomnę ich tytuły. To jest Czerwony parasol, Mała baletnica i najnowsza, czyli Incel. Bardzo uprzejmie panu dziękuję, że znalazł pan czas dla mnie i dla naszych słuchaczy. Państwu przypomnę, że gościem był Wiktor Mrok, autor powieści kryminalnych, w których pokazuje, że kobieta wcale nie jest taką słabą płcią. Tak jest. Ja również państwu dziękuję. Dziękuję za wywiad. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Gościnie w Radio Wrześni 93,7. Audycja zawierała lokowanie produktu. Radio Września. 93,7 Radio Września. Najlepsze, bo lokalne.